Hej, cześć, siemano. Witam was serdecznie tutaj u mnie w pokoju z takiej perspektywy trochę innej. Tym razem nagrywamy vloga. Wrzucimy to na YouTube'a, Facebooka. Dopiero się okaże. I w sumie to taki pierwszy vlog ode mnie chyba. Nic takiego nie było, także mam nadzieję, że się spodoba. Nie wiem jak to wyjdzie, od razu mówię, zastrzegam jakieś błędy, zacinki z mojej strony, sorry, z góry przepraszam. Ale przychodząc do sedna sprawy. Gramy dzisiaj w Speedzie. Gramy pojedynek gigantów 2019. Nutki się szykują. To co słyszycie w tle będzie grane. Będzie Repek, DJ Przemo i wielu innych znakomitych DJ z młodego pokolenia, tak? Takich jak ja. Mnie też się udało dostać, więc no co, jedziemy. Mamy godzinę 17.40, zaraz przyjeżdżają chłopaki, pakujemy się i lecimy. Na pewno nagramy to co dzieje się w trasie, to co dzieje się w klubie, to co się dzieje na powrocie. Pewnie część rzeczy będzie wycięta, wiadomo z jakich powodów. Ale na pewno główne elementy trafią do was i obejrzycie sobie to na Facebooku, na YouTubie. Także do zobaczyska. Dobra, jesteśmy w drodze, jest Biciu, jest Śledziu, jest Duda. Duda, pokaż się, pomachaj do kamery. Siema. Jedziemy w stronę Speeda. Najpierw zahaczamy McDonalda w Rawie. Jakiego McDonalda? Jedziemy do McDonalda. Jak kurwa kebaba jadę. No ale tu zjemy McDonalda, nieważne. No i do zobaczenia na miejscu, chyba że jeszcze jak będzie relacja z trasy. No. Bicie, jak już się cieszy, że Bicie jest nagrywany, już się cieszy, że będzie Bicie. Parcie na szkło. Parcie na szkło, Bicie, pokaż się. Pokaż, Bicie, się pomachaj. A Bicie prowadzi nasz dzisiaj kierowca. Trzeźwy będziesz czy nie? Jego zdrówko. Jemy jego zdrowie, tak. Zajebie. Narka. Welcome to Monaco, nie, nagrywałem, no w sumie nagle snapa. Welcome to Monaco. Dzień dobry. Jedziemy całą paką. Mamy eleganckiego McDonalda w Rawie. Pozdrawiam wszystkich ludzi z Rawy, co będą w Speedzie. Idziemy na sam szamkę. I tego Jaguara, Jaguara, który stoi koło Volvo. Biciu, nie zasłań. Czemu go? To? Nie, to jest ładna, tam to jest miłowe. Aha, dobra. Powiedz mi jeszcze raz, żeby było słychać. Ale sam tego. No to co powiedziałeś przed chwilą, że Volvo jest jakie? Volvo jest piękne. Piękne. A Jaguar? No taki... Chujowy jest. A. Chujowy jest. I śledził wyjaśnił. Chujowy. No. Jesteśmy w Maku w Rawie. Widzisz sobie, co ty widzisz, szamiesz? Coś takiego dobrego. Ja mam też dobrego szejka. Jacek tam ze śledziem sobie stoją elegancko. Czekałem na swoje zamówienia. O, Jacek poszedł. Jacek odbiera elegancko. Mateusz buty wiąże. Nie, sznurówki chowa, przyłapany. I zaraz lecimy dalej w trasę. I proszę bardzo, jesteśmy przed Speedem. Chłopaki już są w środku, zaraz do nich lecę. Ja tylko wyszedłem do was nagrać, bo wysiedliśmy z samochodu i zapomniałem nagrać. Także wchodzimy do Speeda. Słychać już na pewno muzykę. Jeszcze w środku mało kto jest, ale tamta strona nie chce, żeby ich nagrywać, także do zobaczenia później. Po niemiecku dawno nie wyzwałem nic takiego. Michael Schweiner! A słuchajcie kochani, już jest z nami, już się szykuje wejść. Zróbcie hałas dla chłopaka! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, szybko! No to co? Pobujamy się? Ladies and gentlemen, madame, messieurs!
Zróbcie jakiś hałas! Rozkręcamy, nakręcamy, damy, damy, 3, 2, 1, 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
Uwaga, jesteśmy po występie. Podobno było kozacko, chłopakiem, że... Zajebiście. Ale kurwa zagrał! Dawid rozjebał system. Powiem tak, wchodziłem na konsolę, ziomek grał przede mną jakiś kroko, czy jakoś tak, pozdrawiamy go, kroko. I było pół sali, albo nawet nie. No. Szedłem ja, zacząłem grać, nagle cała sala zapierdala! Dokładnie tak było, nagle sala się zrobiła pełna. I było chyba kozacko, było dobrze, no. Było dobrze. Było nawet bardzo dobrze. Ja jestem z siebie dumny, chłopaki mówią, że też było dobrze. Coś tam mamy nagrane z występu, także posklejamy, będzie ładnie. A teraz Wiciu, opowiedz. Wiciu czy śledziu? Śledziu. Opowiedz o ziomku, który był strollowany przed breakiem. Nie przeze mnie. Pozdrawiamy Repka. Przez kolegę DJ-a wcześniej. Który pożyczył mi GoPro Repka. Pozdrawiamy Repka. Repek zapętlił przed breakiem Barbra Streisand. No właśnie, i chodziło o dropa. I... Dropa, którego kolega za mną się nie doczekał i się skurwił. Była jazda, on nie pojechał. No i po prostu. Wszyscy zaczęli krzyczeć: jadą, świry jadą, on nie pojechał. A kolega nie pojechał. No, no bo drop nie wszedł, kolega się zdenerwował i powiedział, że. Mówi, że on pierdoli takiej imprezy i wyszedł. No właśnie, opuścił. I czeka na Dave'a. Dave zaczął grać, ziomek przyszedł. O, włosy. Włosy nie są złe, ale powiem wam, że przed występem tyle lakieru na nie naładowałem w łazience, że ziomkowie tam co oddawali mocno na mnie, krzywo patrzyli, mówią, co on robi. On pojedyny gigant, to tak, Speed Club. Stare rowiska. Bardzo, tam chłopaki już grają, dają radę, zaraz tam idziemy z powrotem do nich. Nie ma sensu, bo Dave i tak wygrał. No, w to wątpię, ale my żyjemy dobrą nadzieją. Narka. Czemu jest takie ciemno za końcem? A więc tak, wracamy, jest dobrze. Którą mamy godzinę, panowie? 9.
Piąta, godzina piąta, jesteśmy prawie, to znaczy ja już jestem prawie w domu przed chłopakami, jeszcze kawałek drogi. Mateusz wstał. Dobrze się spało, Mateuszku? Zajebiście. Czyli dobrze, chłopaki z przodu, Jacek i Wiciu prowadzą, nawigują. No i to by było chyba na tyle z dzisiejszej wyprawy. Ale kłamiesz. Nie, co kłamy? Nie kłamy. Nie kłamy. Niestety nie udało się zająć konkretnego miejsca, nie udało się zdobyć wyróżnienia, ale no cóż, może następnym razem. Tak, na razie. To było pierwsze, ale oszukują. Było pierwsze, ale oszukują, tak, to twierdzenie Jacka. Nie będziemy hejtować oczywiście, w żadnym wypadku. Tak to nie. Nie wolno.